Witam, ja jestem Tarek, to jest ponownie mój ten Magic Duel of Champions. A i dzisiaj będzie obiecana Akane opłakująca wspomnienia, czyli Akane świątyni. To jest jakiś tam mój pomysł na tą talię. Przeszukałem dość dokładnie MMDoc Tools, ale szczerze mówiąc nic ciekawego nie znalazłem. Więc w sumie tak, jeżeli chodzi o stworzenia, to jest to praktycznie identyczna kopia. W sumie to jest identyczna kopia stworzeń Sishumy, chociaż trochę zmieniłem. Ishuma miał 4 razy kappę Soja, a ja dodałem tutaj 2 razy Naga Wojownika, bo tych fint aż tyle nie trzeba. Tu mamy 4 razy Koralową Kapłankę, mamy 2 razy kappę. Plus jeszcze mamy Zephyrię, która też powiedzmy dysponuje jakąś tam fintą. Do tego jeszcze Ariana, która jest w stanie usunąć jakiegoś stwora z pola bitwy na stałe. Więc to doszło do wniosku, że tyle fint nie potrzebuje, a je Honor 1 może się przydać. Poza tym jest to strzelec wojownik, więc można go zagrywać w pierwszym i drugim szeregu. Zapytacie czemu nie coś innego, coś z większym honorem? No głównie dlatego, że ten kurczę typek ma 6 punktów życia i jest sporym koksiurem i jest w stanie przeżyć, krótko mówiąc, gniew Arkata. Zawsze można by próbować grać na przykład tego Kenshi'ego, Kenseya, jakkolwiek to się czyta. Tylko problem z nim jest taki, że oprócz tego, że wymaga 5 piąch, to jeszcze na dodatek ma tylko 4 punkty życia i na dodatek kosztuje jeszcze jeden surowiec więcej niż ten Naga Wojownik. Więc no w sumie dlatego wybrałem tego Naga Wojownika, głównie ze względu na to, że ma 6 punktów życia, no i przy okazji jeszcze jest strzelcem wojownikiem, więc można go sobie zagrać w dowolnym szeregu. Za czwórkę jest to, wydaje mi się, bardzo dobra opcja. No 6 punktów życia to jest naprawdę spora ilość. Mamy też Vanizamę, które ma tak naprawdę za 4 i tak naprawdę ma chyba gorsze statystyki. Znaczy na pewno ma gorsze statystyki niż ten Naga Wojownik. Z taką różnicą, że to jest stwór magii wody. No i ma 3 punkty ataku. Problem z nim jest taki, że ma 5 punktów życia i ma atak, jest stworem walczącym wręcz, więc tylko można go zagrać w pierwszym szeregu. No nie, moim zdaniem zdecydowanie ten Naga Wojownik wygrywa, jeżeli chodzi o te stwory za 4 punkty. Głównie dlatego, że ma 6 punktów życia. Dobra, jak ta talia wygląda od początku? Mamy tak 3 razy ścieżkę przodków, 3 razy dzień świątyni, 2 razy powstanie mówcy ze światów. To takie moje, powiedzmy, ulubiony skład wydarzeń, jakaś kontra, powiedzmy, na jakieś kontrole i tak dalej. 38 stworów, tak jak powiedziałem, jest to praktycznie identyczna kopia stworów Sishumy. To jest taki, powiedzmy, dość grywalne zestawienie, tak mi się wydaje. Ishuma jest dość dobry z takimi stworami. W sumie też u Ishumy zmieniłem to, że usunąłem 2 razy kappę Soja i dodałem 2 razy tego Nagę Wojownika. Tak jak widać stwory, znaczy no z taką różnicą, że, znaczy nie no, trochę się różnią te stwory, bo u Ishumy gram koralową Ohayaku głównie po to, żeby bombardować te stwory, które przeciwnik będzie musiał zagrać naprzeciwko niej gejzerami i lodowymi meteorami. No i jeszcze tutaj grałem pieśniarkę strumieni, więc tu jest 38 stworów, a kurczę, a Akane ma ile? Też 38, to w takim razie coś tutaj musiałem dorzucić. Mi się nie chce teraz szukać różnic. No na pewno jest Ariana, na pewno jest Zephyria. Tam jest bodajże Raja wodnista, tutaj nie ma wodnistej Rai. Jest za to pierwotna Ariana. Dobra, no mniejsza z tym, jakie tam są różnice już pomiędzy tym deckiem a Ishumą. 3/4 stworów, powiedzmy, to jest kopia stworów z Ishumy, bo takie zestawienie po prostu mi się podoba. Dobra, lecimy od początku. Słowik raz, 4 razy źródlany duch, 4 razy wartownik Kabuki, 3 razy błogosławiony duch jeziora, 4 razy duch fontanny, 4 razy koralowa kapłanka, 4 razy obudzicielka Kabuki, 4 razy mokry kappa, 2 razy kappa Soja, 2 razy naga wojownik, 3 razy kapłanka Shanri, czy jakkolwiek to się wymawia, 4... Boże, raz sycząca kusicielka, raz Zephyria niebieska, raz Ariana. 12 zaklęć, 2 razy grzmiąca broń, 2 razy piaskowa burza, 2 razy mistrzostwo wiedzy tajemnej. 4 razy gniew burzy i 2 skoki w czasie. Czemu mistrzostwo wiedzy tajemnej? Bo jest tu masakryczna ilość stworów, które są stworami magicznymi. A dość sporo w obecnej mecie jest talii, które wykorzystują choćby kamienną tarczę. Masa jakiś kurcze na Miri i masa. Boże, gdzie jest ten bohater, kurcze, twierdzę. Masa Sandorów. Sandorów się namnożyło znowu na Mass Rage'u cała tona. To samo jeżeli chodzi o Namirię, więc dlatego wpadłem na genialny pomysł, żeby dodać mistrzostwo wiedzy tajemnej i wszystkie stworzenia, które są magiczne, będą się po prostu mogły przebijać przez kamienną tarczę.
Burza piaskowa, fajna kontra na latające i walczące wręcz stworzenia. Gniew burzy, no 4 razy to się przydaje, na pewno 2 razy skok w czasie myślę, że wystarczy. No i 2 razy grzmiąca broń, która daje wyładowanie 2, no to jest całkiem spoko opcja. Biorąc pod uwagę, że mamy tutaj sporo ścieżek przodków i sporo i 3 razy dzień świątyni, to tak naprawdę takie stworzenie, które ma na sobie czar, jest w stanie dość długo przetrwać, bo możemy się jakoś zawsze bronić albo zabezpieczać tego stwora, powiedzmy, żeby nie został w jakiś tam sposób stargetowany czy coś w tym stylu. Pograłem tą talią kilka gier bodajże, jakieś 5-6 i jest naprawdę spoko. Dzisiaj sobie zrobiłem daily questy przy okazji jeszcze na świątynię i gra się tym naprawdę, naprawdę fajnie. Dobra, to potestujemy to za moment, widzimy się za chwilę na polu bitwy. Okej, to startujemy. Jest przeciwnik, Chryste, w końcu. Co my tu mamy? Ignatiusa. Black Death 666. Rozdanie kosmiczne. No, trochę lepsze rozdanie, chociaż szału powiedzmy nie ma. Zresztą nie no, ten duch, no teraz jest nieźle. Okej, tak. A, powiedzmy, że tak. Duch z jeziora, no może się przydać. Chociaż wątpię, że nawet, nie wiem, kosmiczną ilość zaklęć grał. Ten duch tam do czegoś się mógł przydać, zawsze jakiś pocisk wybronić czy coś w tym stylu. Dobra, nie będzie pionka, tak żadnych zaklęć nie ma. Finta czy nie finta? Raczej finta chyba. Powiedzmy, że tak. A tak, powiedzmy, że koleś nie gra tutaj żadnych bólew. Magia i następna tura. Ma tydzień u Marlaków, więc kto wie, może gra jakieś bóle. Naprawdę 3 razy czyhający. Serio? Dobra. Coś takiego jak gniew burzy. Albo coś takiego jak mokry kappa. Albo jak kappa soja w ogóle. To byłoby do beściarstwa dopiero. Jak to zrobić tylko? Kappa soja, kappa soja. Gdzie go zagrać? Tutaj? Przestawić tego tu? I w następnej turze walnąć to wszystko gniewem burzy? Miał 5, gniew burzy 3. No szkoda, że nie 6 surowców, to byłoby nieźle. Nic nie będzie to piącha. Przedstawię tego typka. Tak, tak, let's go. Dobra, no przydałoby się, żeby tym zaatakował. To walniemy tutaj sobie gniewem burzy, a on mi walnie mostem, ekstra. Haj, pocisk. Zajebiście. Jakaś tona czyhających. A co, ty mnie zaatakujesz? Cwaniaczek jeden. Tak, tego się pasuje. Tutaj się go zabije. A i za dwójkę niech będzie tak, coś tego. Czwarta butla i następna tura. 10-10. Jakieś tam stwory mam na polu bitwy, on też. Tutaj ekipę złączył jeszcze, żeby badać
Po co? Po co? Okej, okay, to może takie coś jak to? Z tego niewolnika nienawiści wypadałoby jakoś zakatrupić, tylko jak to zrobić? Mogę fintę zagrać. Dobra, tak, tak. Coś takiego i następna tura. Teraz jak tutaj nic nie zagra, to zagram kurczę na tej kurczę kapie soi, czy jakkolwiek on się nazywa, krzmiącą broń i będzie całkiem fajne. Fajny kurczę blade niewolnik. Dobra, to chyba nic tutaj nie zagra, tak mi się wydaje. Będzie całkiem spoko. To, co ginie, to ginie, to też ginie. To też ginie. Zostają mu dwa stwory. No nie, no zagrał. No, Jesus, serio. Już mogę tak to pacnąć, na tym zagrać broń. Najgorsze jest to, że tu ma 5, jeszcze jest tydzień najemników. Tak naprawdę może być koniec gry w następnej turze. Jest trochę tak niefajnie. Chciałbym się pozbyć jakoś tego niewolnika nienawiści, ale jak to zrobić? Nie mam w ogóle opcji. Więc tak, tego zabijam, tego zabijam. Dostaję 2 damage'u. Niewolnika nienawiści, zajebiście. Jak to zrobić? Tutaj pacnąć, tutaj pacnąć. Grzmiąca broń? Czy coś innego? Za mało mi życia zostało trochę. No dobra, tego mogę atakować, tego mogę zaatakować. 4 HP. 3 HP. No po prostu zajebiście. Niewolnik robi grę. Tam, gdzie będziemy atakować. I co, grać tą krzmiącą broń? Coś pacnąć za 2. Dobra, tak. Tak. I albo to, albo to. Będzie to, bo jeszcze koleś wyskoczy z jakimiś pociskami i nie będzie zabawne. Dobra, następna tura. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No problem w tym, że ma kurczę blade tydzień warlaków. Ja wiem, czy mu jest potrzebny ten akurat teraz egzorcyzm garanta. Co on tam wywali? Skąd w czasie mógłby innego wywalić? Dwie karty, 3 HP. No jak ma zewnątrz Jabala, to i tak to przegrała. Świniaczek, no byleby nie miał kolejnego niewolnika nienawiści, będzie całkiem spoko. 10 HP, no szkoda tylko, że te skoki w czasie poleciały. Bez tego by było całkiem fajnie. Jakbym, znaczy, gdybym miał te skoki, to byłoby całkiem spoko. A jak to zrobić? Będę sobie zakatrupił, 2 HP mi zostało. Ekstra. Teraz tak, tu mogę strzelić. Tylko pytanie, czy jak ja strzelę tu, to czy dostanę jednocześnie damage za tego sukuba od tego niewolnika nienawiści. Nie wiem, czy jak to zadziała, więc nie będę ryzykował, chociaż no to byłoby świetne. Ale chyba nie chcę dostawać, chociaż... No nie, no to ma znaczenie, bo jak mi zagra, bo jak nie ma Zewur Jabala, a ma kolejnych niewolników nienawiści, to 2, 1 HP to jest spora różnica. Dobra, nie będę się bawił, zaatakuję tak. To atakowanie tą krzmiącą bronią to trochę zaryzykowne, nie wiem jak to działa. Mogę dostać damage. Po prostu, a to nie byłoby fajne. Więc tak, to się pacnie. Wziąć za 7, kurczę, wybrankę i pozbyć się tego świniaczka. 2 HP. Co ja tu mogę zrobić? Albo za 4 zagrać tutaj kapłankę. Nie wiem, czy to się opłaca. Szczerze mówiąc, no na pewno mogę to pacnąć. Zaraz, jak ja to mogę zrobić? Czy ja mogę to inaczej jakoś zrobić? Mogę tego zaatakować, fintę zagrać, przestawić go tu, walnąć bronią. Dobra, tak będzie.
Tak. Powiedzmy, że dobiorę sobie kartę. Powiedzmy, że zagram to tutaj. No i nic, jestem poturony. Pytanie, czy on jest w stanie coś zrobić? Mam 2 HP. I czy on jest w stanie mnie jakoś zabić? Jeśli wyrzuci mi jakąś kartę z ręki, to jest po zawodach. A jeśli nie, to raczej wygrałem to. Sukub został znerfiony, więc haha, dostanę taki jeden damage. No i dobrze, że jednak zabiłem w odpowiedniej kolejności tego, kurczę, blade niewolnika nienawiści. Bo miał teraz 1 HP, to bym po prostu zgona zaliczył i tyle. No nic, co ja to mogę zrobić? To mogę pacnąć, to mogę pacnąć. Tu mam 5, 6, 7, no serio, brakuje mi jednego punktu. Co ja mogę zrobić? Dobrać kartę chyba tylko. Zarąbiasz. To sobie zginę. Tak czy siak mogę zginąć. Jeśli ma jeszcze jednego niewolnika nienawiści, czy skuba w pętach, to będzie fajnie. Uwaga. Nie wierzę, serio. O Boże, naprawdę. 1 HP. Jaki fart, 10 minut równo. Jest to, dobra, to jeszcze jedna gra. O Boże, naprawdę. Jaki fartozaur, Chryste. Teraz jakaś Damiria. Ciekawe, czy to będzie jakiś troll. Z kamiennymi tarczami i tak dalej. No dobra, to może być, skoro jest Damiria, to mogą być jakieś kamienne tarcze i tak dalej. No jest tydzień wiedzy, więc bardzo możliwe, że jest jakieś spopielenie i tak dalej. Tak. No mam mistrzostwo wiedzy tajemnej, więc może być nieźle. Za dwójkę. Dwójkę nagramy sobie to tutaj. Tego tutaj. To jest pytanie, pewnie będzie polował na tą, na tego błogosławionego. Chyba niepotrzebnie go grałem. Dobra, nie ma tygodnia umarlaków. A jednak nie poluję na niego. No to ewidentnie będzie jakiś mass rage czy cokolwiek innego. Nie wygląda to na jakieś normalne agro czy coś w tym stylu. Okej, czy ja będę miał fintę? Nie, chyba się pozbędę tej bulwy, bo jak on wpadnie na pomysł, żeby mi zabić tego ducha, to naprawdę teraz jest ważniejsze niż ten strzelec. Mi się wydaje. Zabiję tą bulwę i tyle. Do widzenia, teraz tak. No same dobre karty tak naprawdę, te trójki. W sumie najlepszą opcją to będzie chyba ta łudzicielka. Bo i tak tutaj nie będzie czego blokować specjalnie, dobra, nie będzie uwodzicielka, to i let's go. No fajnie by było, gdyby zbyt szybko nie dobrał też egzorcyzmu. To nie wywaliłby mi skoku, bo pewnie pierwsze co poleci to egzorcyzm. Znaczy, skoki w czasie z egzorcyzmu pewnie polecą. Dobra, jak to zrobić? Mogę zagrać tak, grzmiącą broń na błogosławionym duchu jeziora, rozwalić tą bulwę i dwa damage'u wbić. Chłe, chłe. Problem w tym, że to ona zginie później od jakichś skoków w czasie. No chyba, że... Boże, od rojów insektów. Chyba, że ją przestawię tutaj. A bulwę sobie zabiję i nie wbiję mu damage w ogóle. I będzie, bo ta grzmiąca broń i tak też czuję, że mi się do niczego nie przyda. To sobie ewakuujemy. Czwarta butla i let's go. No nic, typek ciśnie ewidentnie, pugnie w arkadę. Nie, chyba trzeba było atakować tą. A nie się zastanawiać, bałem trochę, że ma jakieś roje insektów, ale chyba nie ma. Zresztą, może no, po co się panie, no miał roje insektów, ale po co się bałem roje insektów? Ducha z jeziora, Chryste. Dobra, czwórka, pięć. Nie, to niech będzie ten. Kappa czy nie kappa? Może po skok w czasie szybko cisnąć? Dobra, to pójdę po skok w czasie szybko.
pytanie, czy to gniew Arkata będzie, czy nie. Okay, bang. Czwarta piucha. I za trzy. Zagrać Koksa? Nie, to z jego cmentarza. Ktoś trzeba wywalić na przykład tu. Okej, wzmocniony czar. No i mi chodzi, jest tarcza. To ja proszę bardzo, mam coś takiego na tarczę. I teraz tak. Można by ducha zagrać, jeśli nie ma gniewu Arkata, to jest pracne. Okej, dobiorę sobie kartę i let's go. To tyle, jeżeli chodzi o skoki w czasie. Dobra, pytanie tylko, czy ma gniew Arkata, ma niestety. A ci, jestem wzmocniony zaklęcie. Dobra, niech będzie ta pani. Słowik. Coś takiego i let's go. Szóstej buchy już nawet nie potrzebuje. Skoków już nie ma. Pytanie, czy on ma znowu jakiś gniew Arkata. Serio? Jak gniew Arkata, coś to będzie. Ekstra po prostu. Tak. Więc tak. Biorę sobie kartę. Zakostrykowania. Let's go. Czwórka? Ekstra. No teraz jak miał skok w czasie, to byłby po grze, ale nie ma skoku w czasie. Za czwórkę coś mocią panie zagrasz? Nie. Mam 5, mogę mieć 6. Kurczę blade. Nie wiem czemu nie zagrałem więcej stworów w poprzedniej turze. Myślę, że tak. To jest 3, 7. Jeszcze jak dobiorę jeszcze jednego nagę wojownika, to jest po zawodach. Nie ma nagi, a god damn it. Byłoby tak zajebiście, po prostu byłoby GG. No nic, w takim razie tak. Niech będzie ta ziomalka. Masz chłopie tutaj bombę, zagram sobie to w razie W numer 2 i tyle. No i czy on ma coś z magii ognia, czy nie? Tarcza mu nie pomoże, lol. Ej, chyba to wygrałem. Yeah. No i tak się rozwala troll decki. Jak nam? No fajna jest ta kana, naprawdę jest fajna, tak jak widać. Praktycznie można było bez problemu pocisnąć, znaczy bez problemu, no. Tego z tym Ignacem, no można było wygrać z tym Ignacem, gdyby nie ten jego direct damage, to myślę, że tam bez problemu, bo to można było wygrać nawet z taką małą ilością HP. No ale Akane, no specjalnie ją tak zmontowałem, bo naprawdę jest dość sporo teraz tych troll decków, tak mówiąc nieładnie, stal decków, czy jakichś innych, kurczę, Damiri i Mass Rage'ów tak naprawdę. No w sumie najwięcej to spotykam z takich Mass Rage'ów, to tam jest Damiria i ten, i Sandor, którzy używają tej kamiennej tarczy. No i tak jak widać, to Mistrzostwo Wiedzy Tajemnej naprawdę się przydało. Dzięki temu mogłem po prostu wygrać grę. No i tyle. Kolesiowi zabrakło w pewnym momencie zaklęć i przegrał przez to. No talia jest naprawdę spoko. Pytanie tylko, która jest fajniejsza. Czy to Akane jest fajniejsze, czy ta Akane, czy ta Ishuma? Nie wiem, szczerze mówiąc, która. Może ta Akane jest jednak trochę lepsza od tej Ishumy? No i Ishumą na pewno mi się nie udało wygrać jeszcze z takim Mass Rage'em jak na Damiri, a Toma Kane się udało. Nie no, myślę, że obydwie talie są naprawdę niezłe. Ale teraz będę chyba sobie pykał Toma Kane, bo no tak jak mówię, tych Mass Rage'ów jest dość sporo w obecnej mecie. A to jest fajna kontra nawet. Mi się wydaje, skoki w czasie oczywiście poległy. Gość je wywalił tym swoim cholernym egzorcyzmem, no ale no to Mistrzostwo Wiedzy Tajemnej zrobiło grę. Dobra, ja myślę, że jeszcze nagram jakiś odcinek z tej
Steje Kane, bo jest naprawdę grywalna, naprawdę fajna talia. Można by coś pokombinować z tymi wydarzeniami. Nie wiem, czy jest potrzebne tyle ścieżek przodków i dni świątyni. Chociaż no, to się tam jakoś sprawdza zawsze. Nie wiem, jak biedę można wrzucić tygodnie najemników, jak ktoś nie lubi tych wydarzeń. Ja po prostu lubię to grać, żeby mieć jakieś zabezpieczenie przed jakimiś kontrolami. Oczywiście tam można powiedzieć, że to się nie kombi z Fintą i tak dalej. Nie kombi się z Arianą, nie kombi się z Zephyrią. Ale to nie jest jakiś duży problem tak naprawdę. To można spokojnie poczekać tą turę, ścieżka przodków przestanie działać, albo dzień świątyni przestanie działać i też jesteśmy w stanie coś tam zrobić. Także to nie jest jakiś wielki problem. Chociaż to naprawdę jest sporo stworów, które wymagają, czy też ich pasywki wymagają targetowania. No mamy mokrego kappę, mamy syczącą kusicielkę, Zephyrię, Arianę, którą można jakieś stwory usuwać, ale niekoniecznie. No więc mamy też finty, więc tak naprawdę no jest sporo tutaj rzeczy. No jeszcze jest ta uwodzicielka Kabuki. Więc jest tak naprawdę sporo rzeczy, które korzystają w jakiś sposób, które są zależne powiedzmy od tych kurczę ścieżek przodków i tych dni świątyni. Jeżeli przeciwnik tego użyje albo po prostu będzie ta ścieżka przodków na jakimś stworzeniu, zakaz targetowania, to po prostu te pasywki mogą się do niczego nie przydać. Ale jeszcze nie miałem jakiejś takiej strasznej wtopy powiedzmy z tą ścieżką przodków i z tam z fintą czy z czymś innym, żeby jakoś strasznie mi to przeszkodziło. Nie wiem, no tak jak mówię, zawsze wydarzenie można zmienić. Ja lubię to grać, po prostu lubię mieć jakieś takie, powiedzmy, zabezpieczenie przed jakimiś kontrolami, pożeraczami i tak dalej. Jakimiś gejzerami czy meteorami. Dobra, dzięki wielkie, z mojej strony to tyle, dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, hej.